Tak. Aha, a ja jeszcze nie zrobiłam. Idę robić. A nie, patrzy na bociana, chodzi koło danki płota. No to muszę, obserwuję go teraz, że tak blisko podchodzi, idzie se drogą. A no. Tak, tak przechodzi tu koło płota, tak drogą se idzie jakby, wiesz, jakiś... I tak właśnie idę za nim cichutko. Ale wziął i se poszedł. Aha. No. No. A ja wczoraj się gadałam z facetem tam z Barka Walmińskiego, bo byłam jeszcze na spotkaniu absolwentów w Olsztynie, dlatego a Małgosię sobie przygadałam, bo mnie woziła do Olsztyna i potem do Urowa. I on serek przywiózł, nie, na to spotkanie i ten serek był taki wyglądało to jak ciasto cały biały, on taki był puszysty, ten taki twarożek, nie, i taki delikatny i on mówił, jak on to robi. On mówi, że on nie podgrzewa mleka, tylko prosto od krowy, taki ciepły musi być lek. I dodaje tą podpuszkę, bo mówi, podgrzewanie niszczy już te dobre kultury i po godzinie już to mleko traci bardzo dużo dobrych związków. A tak to mówi, zatrzymuje to i te dobre bakterie pomagają. No i mówi, że i on tam nie ściska tego twarogu i jest wtedy taki bardziej puszysty, a nie taki, jak to się mówi, ściśnięty i suchy, nie? Także no pyszny był, a jeszcze miał swój miód i tym miodem polewaliśmy i mówi, jak sernik, taki naturalny, nie? Świeży.
Aha. A gdzie to można kupić w molo? No bo ja powiem szczerze, nie kłamałam chyba, bo powiedziałam do niego, że najlepszy serek jaki jadłam, taki świeżutki, taki wiesz, nieściśnięty. No bardzo fajny. Aha. No. A no właśnie. Aha. 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 No. Tak. Aha. Aha. W aptece? A. Aha. Aha. Aha.